Także nie tylko nam grozi więzienie, ale też nieraz śmierć. Po wybudowaniu będzie Pan musiał zrobić zmianę sposobu użytkowania, a to nie będzie proste. Będziemy musieli zrobić ekspertyzę strażacką, przejść przez wszystkie możliwe urzędy i jeszcze raz z projektem, który będzie sześć razy droższy od tego, co Pan zaproponowałem wcześniej. Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Fullbacks, kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fit Group, nowoczesne kamienice, gwarancją przyszłości. Milgi Ice, budujemy sieć punktów z lodami w Dubaju i Abu Dhabi. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie Adręgorzyckiej Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w drugim odcinku serii Ekspertki, gdzie moim gościem jest Dawid Myk. Dzień dobry. Dzień dobry. Dawidzie, w skrócie, co robisz, co robi Twoja firma i o czym będzie ten odcinek? Prowadzę biuro projektowe na prawie 30 osób. Przygotowujemy inwestycje od w zasadzie pomysłu, koncepcji po realizację, tak naprawdę, do odbiorów. I są to inwestycje jakiego, jakiej skali? Są to inwestycje głównie przemysłowe oraz um, budynki biurowe użyteczności publicznej. To o czym będzie ten odcinek i dla kogo on szczególnie jest i co zyskają nasi widzowie i słuchacze? Ten odcinek jest dla inwestorów, którzy planują wybudować inwestycje za co najmniej 100 tysięcy um, i będzie pewnego rodzaju ostrzeżeniem, jakich błędów unikać, co nas może czekać um, i jak unikać stresu. Mając wiedzę z tego odcinka, o jakiej skali oszczędności mówimy, potencjalnej? Zależnie od wielkości inwestycji, mówimy o oszczędnościach rzędu 100 tysięcy w górę. Przy niedużych inwestycjach, pewnie będę takie poruszał, na poziomie pół miliona do miliona można oszczędzić nawet do 100 tysięcy. Przy większych inwestycjach skala jest, nie ma limitów. No to od razu jedziemy, przechodzimy do konkretów. Pięć podstawowych błędów podczas projektowania i budowy. Aby uniknąć stresu. Najpierw przyjąłbym realne terminy realizacji inwestycji oraz realne terminy potrzebne na projekt. Otóż spotykam się bardzo często z sytuacją, w której um, klient oczekuje od nas rzeczy niemożliwych, i wtedy zazwyczaj staram się mu to uświadomić, licząc e, czas, jakby wstecz. E, okay. Bardzo dobry przykład z e, ostatniego tygodnia. Klient oczekuje od nas, że przygotujemy mu projekt budowlany, i mówimy tutaj tylko na razie o budowlanym do października. Inwestycja jest dość skomplikowana około 8000 m2 stricte technologiczny obiekt terenu utwardzonego i terenu dookoła, razem z urządzeniami chłodniczymi prawie 2 hektary. No i w takim przypadku podlegamy po decyzję środowiskową. Tutaj tego nie unikniemy. No, i inwestor ma takie założenie, że do października uzyska wszystko, a mamy w zasadzie sierpień. Zatem zacząłem odliczać klientowi od tyłu wszystko, co jest potrzebne, aby uzyskać taką decyzję środowiskową. I okazało się, że w zasadzie jesteśmy przy najlepszych możliwych wiatrach, gdy wszystkim będzie zależało razem z urzędami, razem z osobami przygotowującymi decyzję środowiskową. To jesteśmy mniej więcej półtorej miesiąca po terminie. Zatem należy przyjąć realny scenariusz działania. Szczerze, przy bardzo Dużym wysiłku, co jesteśmy w stanie zrobić. Ta inwestycja ma szansę wyjść do urzędu celem uzyskania pozwolenia na budowę w przełom listopada grudnia. Ale trzeba sobie to wprost powiedzieć, że to jest założenie bardzo optymistyczne i wymagające bardzo dużych nakładów. Znaczy, taka inwestycja jest wtedy traktowana bardzo priorytetowo. Niczego się nie wysyła wszędzie się jeździ, w każdym urzędzie się puka od szeregowego urzędnika przez wójta z informacją, że tu powstanie duży zakład, będą pieniądze. Czy byliby skłonni tutaj patrzeć na to przychylnym okiem, czyli nie mówimy tu niczym niezgodnym z prawem, tylko żeby te papiery po prostu nie leżały, że jak ktoś pójdzie na, na urlop, to ktoś inny dotknie tych dokumentów. Zatem to jest jedna z podstawowych, jeden z podstawowych problemów generujący Stres u inwestora. On oczywiście też generuje stres u projektantów, a szczególnie jeśli powiedzą, że to jest realne, podpiszą umowę i będą się cieszyć z pierwszej wpłaty. Drugim bardzo podstawowym błędem jest brak pomysłu na budynek. Wydaje się to troszkę dziwne, jeżeli mówimy tutaj o przedsiębiorcach, którzy planują rozbudować swój zakład. Natomiast niestety jest to dość powszechne. Nic w tym złego, natomiast trzeba mieć świadomość, że ten proces projektowania jest jednym z ważniejszych etapów budowy. W związku z tym, jeżeli projektujemy na przykład klinikę medyczną, tak jak to mieliśmy okazję robić w zeszłym roku, to podstawą jest tak naprawdę technolog, dokładnie od tej specjalizacji, który dobierze pomieszczenia, dobierze wielkości tych pomieszczeń, ergonomię ułożenia całego budynku pod względem wymogów inwestora, czyli tego, co on tam realnie chce wykonywać, czyli chce mieć salę operacyjną. Czy ta sala operacyjna ma być z wybudzaniem, czy tylko znieczulenie miejscowe. Są bardzo istotne rzeczy, i od tego potrzebujemy technologa. On też nam powie, jaki powinniśmy mieć personel, ile to jest osób, gdzie one powinny się znaleźć. Tego inwestor może nie wiedzieć. Gorszym jeszcze rozwiązaniem jest zaprojektowanie budynku magazynowego, bo tak przykład z zeszłego odcinka tak? czyli budynek był albo za duży, albo za mały w stosunku do ilości wymaganych miejsc paletowych i to jest jakby drugi podstawowy e, błąd. Następnie e, kolejnym takim błędem, który też dosyć często się powtarza, to jest projektowanie częściowe. Projektujemy na przykład, wykonujemy koncepcję u jednego projektanta, e, idziemy po projekt budowlany do drugiego projektanta, e, a wykonawczy wykonujemy jeszcze u innego projektanta. To generuje sporo stresu, sporo problemów i tak naprawdę e, nie ogranicza kosztów, a jest większa, jeśli chodzi o inwestycje. Ponieważ, jeżeli ja dostanę już projekt budowlany i mam do niego wykonać projekt wykonawczy, to ja mam. Bardzo duże podejrzenie, że ja nie dostanę obliczeń. A jeżeli dostanę, no to i tak muszę je dokładnie sprawdzić, bo nie mam pewności, jaka jest ich jakość. Tak? Zatem, na dobrą sprawę, każdy, każda następna osoba musi powtarzać całość pracy projektowej, jakby od początku. A co jeśli projektant projektu wykonawczego stwierdzi, że są błędy już na etapie koncepcji? Tak naprawdę zaczyna się praca od nowa. Więc to jest jakby trzeci z podstawowych takich problemów generujących stres, generujących koszty. Kolejnym często pojawiającym się pomysłem, to jest taki czwarty z problemów to jest przyjęcie takiego założenia projektu i wybuduj. Tu mam dwa ciekawe przykłady. Pierwszy to jest dosłownie z piątku. Klient najpierw wybrał wykonawcę, Potem zrobił pomysł na budynek um, z y, wykonawcy projektantem. Po czym tak naprawdę stwierdził, że musi zacząć od nowa. No i zostaliśmy zaproszeni. i Obsługujemy tego klienta przy innej też dosyć dużej inwestycji. Um, no a budynek niebagatelny, bo na dobrą sprawę 120 na 40 metrów. Budynek magazynowy, dość trudny, bo w bardzo trudnych warunkach geologicznych, który będzie musiał być takie profesjonalne, palowany, czyli posadowiony na dobrą sprawę na słupach, na gruntach nienośnych. I teraz ten budynek znaczy klient otarł się o taki problem, że budynek został przygotowany. Znaczy, koncepcja została przygotowana, i pewne założenia z tej koncepcji już nie odpowiadają tak naprawdę stanom faktycznemu podłoża gruntowego. I w zasadzie zaczynam od nowa. A problemu będzie co niemiara, bo znowuż wpadamy w decyzję środowiskową i tego typu rzeczy. I mimo, że klient dawno temu zaczął, to na dobrą sprawę zaczynam od nowa. Drugi z takich przykładów projektu i wybuduj. To już jest taki mega ekstremalny. Miałem kiedyś wątpliwą przyjemność prowadzenia tematu inwestycji publicznej, w której został wybrany wykonawca na projektu i wybuduj oczywiście zgodnie z tamtymi standardami bo na szczęście one się poprawiają najtańszy. No i w ten sam sposób został wybrany inspektor nadzoru inwestorskiego. Osoba, która przyjeżdżała um, z razem z e, drugą osobą, która robiła notatki, często przywoziła także e, branżystów, czyli projektantów bra kolejnych branż e, na te spotkania i musisz sobie wyobrazić, że została wybrana za 1000 zł miesięcznie. Jak myślisz, kto płacił inspektorowi nadzoru inwestorskiego? Skarb Państwa? E, 1000 zł? Tak. Mhm. Resztę powiem nieoficjalnie najprawdopodobniej wykonawca, bo były same problemy. E, inspektor nadzoru inwestorskiego zamiast dbać o dobro klienta. Na dobrą sprawę cały czas dbało o dobro wykonawcy i robił wszystko, żeby udowodnić, że projekt jest e, niewłaściwy. No, trochę się namęczy się z tą inwestycją. Więc to jest taki czwarty problem. No i z, po, podjąłbym jeszcze jeden piąty e, problem. Mm, z który w zasadzie częściowo dotknęliśmy, tak? czyli um, cena usługi, czy to projektowej, czy um, usługi związanej z pełnieniem in inwestora zastępczego, czy inspektora nadzoru inwestorskiego. No, jeśli to jest 1000 złotych na te kilka osób, które przyjeżdża, ja wiem, że to było 10 lat temu. No to z całym szacunkiem, ale benzyna jest znacznie droższa. Um, miałem sytuację, gdzie podchodziliśmy do dosyć trudnej rozbiórki budynków, um, gdzie Padło zapytanie ofertowe, złożyliśmy na nie zapotrzebowanie, że możemy je wykonać. No i powiem tak, byliśmy gdzieś w średniej cenie. Ceny się tam wahały od w tym przypadku 12-15 tysięcy za taki projekt. Natomiast wygrała oferta za 2,5. Osoby rozbiórka pod Gdańskiem. A osoba, która miała to wykonywać z Białego stoku. Tam trzeba pojechać, poinwentaryzować, przygotować tę inwestycję. No, nie da się zrobić. Nie wiem ostatecznie, jak to się skończyło, ale obstawiam, że prawdopodobnie wykonawca nie dokończył zadania. No bo kara umowy na 10%, 250 złotych, trudno. Więc to też możemy nawiązać do pierwszego z naszych odcinków, gdzie powinniśmy szukać informacji, ile to mniej więcej powinno kosztować. Bo jeżeli wykonamy... Taki ruch typowo Excelowy, że ma być najtaniej, to może się okazać, że zapłacimy najwięcej. Bo na przykład nie będziemy mieli obsługi w trakcie realizacji inwestycji. No bo projektowanie nie kończy się tylko i wyłącznie z oddaniem papierów do urzędu i otrzymaniem projektu. Nie kończy się ogólnie, czy nie kończy się wedle waszej filozofii. Bo to chyba są dwie różne rzeczy. Nie powinno się kończyć. Tak? U nas się nie kończy. Przygotowujemy całość inwestycji razem z możliwością zadawania pytań do dokumentacji kosztorysowej, gdzie w zasadzie jesteśmy już po rozliczeniach, tak? bo inwestor bywają takie sytuacje, że inwestor rozpoczyna inwestycję za rok. Tak? Czyli dziś się przygotowuje, to jest bardzo modne w ogóle w ostatnim czasie. Wielu inwestorów przez ostatnie pół roku mocno się przygotowywało na spadek ceny. Wszyscy wiedzieli, że jesteśmy na górce, to też tam sam widziałeś, co się działo na e, cenach materiałów, i wszyscy się przygotowywali, i w związku z tym mamy część projektów już, że tak powiem, zakończonych, oddanych. Inwestorzy posiadają e, cały komplet dokumentacji. No i teraz, e, jak rozpoczną poszukiwanie wykonawców, a przypuszczam, że na jesień to będzie większy wysyp takich zapytań, e, no to w takim przypadku e, na pewno nas poproszą o jakieś aktualizacje kosztorysów, o odpowiedź na pytania. E, no to jest. Część naszej pracy. I ona jest jakby wliczona w ofertę. Idąc do kolejnego wątku. Jak inwestor może zostać oszukany przez projektanta i wykonawcę? Na wiele możliwych sposobów. Tu chyba najprościej podeprzeć się pewnymi przykładami z życia. Trafia do mnie inwestycja, gdzie inwestor nie może skończyć projektowania od roku. No i Projektuję budynek teoretycznie mieszkalny, teoretycznie jednorodzinny. No ale otwieram koncepcję i widzę, że to jest jak nic z 10 mieszkań, czyli budynek wielorodzinny. Problemów co nie miara, bo przeskok między jednym rodzajem budynku a drugim to w przepisach jest przepaść. Wymagania dla budynków wielorodzinnych od szerokości, długości klatki schodowej, przez e, wymogi pożarowe, przez e, wymogi ilości miejsc postojowych, no jest po prostu cały komplet. Do budynku mieszkalnego niewiele. No i tutaj inwestor zostaje wprowadzany przez projektanta na taką ścieżkę, zróbmy budynek mieszkalny jednorodzinny, dwulokalowy, a potem się jakoś podzieli. Mało w tym prawdy. Znaczy, jakoś się podzieli, co znaczy, idziemy w stronę samowoli budowlanej. Um, owszem, taki budynek będzie można potem podzielić, tylko trzeba powiedzieć drugą część tego zdania. Um, czyli po wybudowaniu będzie pan musiał zrobić zmiany sposobu użytkowania, a to nie będzie proste. Będziemy musieli zrobić ekspertyzę strażacką, przejść przez wszystkie możliwe urzędy i jeszcze raz z projektem, który będzie sześć razy droższy od tego, co pan zaproponowałem wcześniej. Tak? Taka jest skala i to jest przykład sprzed pół roku mniej więcej. Um, druga, yy, drugi taki przykład yy, to jest to, co też wspominałem wcześniej, odnośnie kompletności projektu. Jeżeli po cichu ktoś tam na miejscowym planie, na mapie zaznaczy, że coś według odrębnego opracowania i on nie musi robić dodatkowych uzgodnień, no to dla niego jest łatwiej. Cena projektu spadnie, znaczy ileś jego roboczych godzin, klient nie wie. I na przykład dowiaduje się po odebraniu budynku, to co ostatnio z, e, wspominałem. W zasadzie nie może go odebrać. Bo to, tak to się skończyła ta historia. Um, jeśli chodzi o stronę wykonawczą, e, spotkałem się jeden raz z taką optymalizacją projektu, um, albo bardziej można by powiedzieć, po prostu um, no kradzieżą. E, system. Przeciwpożarowe, a dokładnie oddymiania. E, budynek e, magazynowy e, około 1000 m2, e, dosyć duże obciążenia ogniowe, w związku z tym jest, e, wymagany jest system e, przeciwpożarowy. No i wykonawca wpada na pomysł: zaoszczędźmy 150 tysięcy. Wyrzuca cały system przeciwpożarowy. Projektant e, Dostaje informację, że tam będzie do 500 MJ, czyli będzie niewiele materiału leżeć. Wszyscy zadowoleni. Tylko przestanie być zadowolony klient w momencie, w którym nie daj Boże, mu to spłonie. Bo jeżeli to spłonie, to ubezpieczyciel przyjdzie, zapyta się, ile materiału było w środku, no bo przecież wystąpimy o ubezpieczenie także tego, co było w środku. Policzy sobie szybko i mu wyjdzie, że nie 500 MJ, a tam leżało 4000. Czyli budynek powinien mieć albo oddymianie, albo być super zabezpieczony przeciwogniowo. No i niestety wykryliśmy tą sytuację, tak na dobrą sprawę, 5 lat po zakończeniu budowy. Mieliśmy robić po prostu inne rzeczy, i pierwszą rzeczą, taką, którą. I przypadkowo trafiliście. To przypadkowo trafiliśmy. Znaczy, zazwyczaj, jeżeli y, robimy y, jakiś projekt, to staramy się wybadać, y, co w całym kompleksie budynków y, się dzieje. Ponieważ bardzo często klient no, nie ma świadomości, czego nie posiada, bądź gdzie są jakie problemy. No i wykryliśmy to, położyliśmy inwestorowi na stole i widzieliśmy, jak sytuacja wygląda. No, przerażenie było duże, bo na dobrą sprawę na magazynie leżało z 10 milionów. Ała. Ała. Gdyby spłonęło, Możemy sobie mówić tutaj, że oczywiście wszystko jest dobrze, przecież wszyscy tak biznes prowadzimy, nie? Tak jest, tak ogólnie jest. Bardzo często się z tym spotykam i podaję jeden przykład. Chyba kiedyś na wywiadzie o tym wspominałem, ale powtórzę go, bo jest bardzo dobry i dobrze obrazuje. Um, przyjeżdżam do inwestora zrobić tak zwane Przeglądy okresowe. Stałem poproszony. Przeglądam co i jak. No i mówię, że niestety, ale przeglądu nie wystawię, bo budynek i tu cytat, jak tam się zapali, to w 15 minut nie będzie pan miał całego budynku. Yy, I klient do mnie zadzwonił po 3-4 latach. Panie Dawidzie, jest przebudowa, zapraszam. Jadę na miejsca, tam są zgliszcza. I też cytat od klienta. Panie Dawidzie, ja pamiętam, że mi pan mówił w 15 minutach. Pomylił się pan o 3. W 12 nie było. Yy, Cała linia technologiczna, wózki widłowe, niczego nie zdążyli wyciągnąć. Straty na, na poziomie 8 milionów wtedy, 2016 17, coś takiego. Um, no i ubezpieczyciel pierwsze co wyprosił, książki obiektu, dokumenty, co w środku było. Um, no i strata na poziomie 8-9 milionów, a ubezpieczyciel i tak się dobrze zachował, bo wypłacił 1,7 700 w zasadzie chyba tylko po to, żeby uniknąć procesu. Na klienta to przystał, bo nie miał wielkiego wyboru. W zasadzie od strony dokumentacyjnej był nigdzie. Przykład jednego z budynków hotelowych, który zaczął robić książki obiektu w momencie, kiedy klient go zalał. Jak klient zalał dwa piętra i trzeba było robić dosyć konkretny remont, no to się okazało, że ubezpieczyli przyjechał, poprosił o dokumenty, zamknął dokumenty i podziękował. Powiedział, że nie ma po prostu nie jest przygotowany. W związku z tym um, jest kilka takich przykładów, gdzie um, inwestor może zostać wprowadzony w błąd świadomie i nieświadomie. Um, czy też może wpaść w problem ze swojej niewiedzy, to, która go tutaj niestety nie usprawiedliwi. Dopytam o jedną rzecz, bo chciałbym, żebyś troszeczkę nam przybliżył. Bo wiadomo, że jak się mówi o tego typu sytuacjach, które są ekstremalne, bardzo trudno, żeby nie powiedzieć, że są wręcz jakimiś patologiami, anomaliami, to, no to te historie one bardzo mocno chwytają uwagę, bardzo mocno działają na wyobraźnię. Natomiast chciałbym się dowiedzieć, czy trochę to nie jest tak, jak w spadochroniarstwie, że bardzo spektakularne są filmy na TikToku, czy na Instagramie pokazujące różnego rodzaju katastrofy w tym sporcie, gdzie koniec końców, jak spojrzysz w statystyki, to się nagle okazuje, że ten sport jest bardzo bezpieczny i to naprawdę wypadki zdarzają się, przynajmniej tego, wedle tego co mówią, mi na strefie, zdarzają się niezwykle, naprawdę niezwykle rzadko. I czy w waszej branży jest podobnie? Czy może jednak skala nieprawidłowości, które obserwujesz w różnych projektach jest dość Duża. Tutaj posłużę się jeszcze jednym przykładem. Jak idziesz do fizjoterapeuty, no to kiedyś w takim chyba jednym polskim filmie Vinci było takie zdanie: Nie ma ludzi zdrowych, są tylko nieprzebadani. I ja mam wrażenie, jak rozmawiam z fizjoterapeutami, zwłaszcza, że jak oni idą ulicą, no to widzą tak, tu skolioza, tu płaskostopie, tu coś z kolanami, i że, że, że każdy ma jakiś mankament zdrowotny. Jak to jest w przypadku właśnie tego typu projektów budowlanych, jeżeli na przykład audytujecie czy sprawdzacie to, co robią inne biura projektowe? 8 na 10 ma wszystko poukładane, czy może 8 na 10 ma zawsze jakiś błąd? Jak to wygląda? Dobrze, to dotknąłeś kilku kwestii, tak naprawdę. Jeśli chodzi o inwestorów, to niestety, ale większość nie ma tego procesu dobrze poukładanego, jeżeli chodzi o prowadzenie budynków po ich już odbiorze. Bardzo wielu po prostu nie ma tej świadomości. Nie jest to skala patologiczna na poziomie 90%. Ale na poziomie 30-40 tak. To już jest tak dużo. Jest dużo. Szczególnie dotyczy to firm, które nie są korporacjami. Potrafią być duże, natomiast no nigdy nie potknęły się o ten problem. Czyli albo nie pojawił się nikt, kto powiedział, że warto byłoby o to zadbać, albo po prostu ich skala no to też przykład jednej z firm 60 obiektów po całej Polsce. Na dobrą sprawę w książkach obiektów jest delikatnie mówiąc bardzo źle. A w każdym z budynków 10 milionów. Nie? I moja rada była jedna. Przynajmniej na początek, żeby tam, gdzie mają największe pieniądze schowane, zmagazynowane w towarze, żeby tam akurat zrobić porządek. Bo jeśli spłonie jakaś przybudówka przy magazynie, to mały problem, e, czy jakaś stróżówka. Jak nic nie zginie, nic się takiego nie stanie, trudno. Natomiast e, jeżeli spłonie nam magazyn, a w nim jest 50 milionów, i to jest realny przykład, bo jeden z magazynów to jest 50 milionów e, w przypadku tego klienta, no to myślę, że by się podnieśli. Natomiast strata byłaby olbrzymia. W związku z tym e, trzeba mieć świadomość e, ryzyka. No, nikt z nas nie zakłada. Wykupując AC, że z niego skorzysta. I trochę tak samo wygląda to w budownictwie. Tylko mam wrażenie, że po prostu wypadki widujemy częściej i dużo częściej słyszymy o nich z telewizji. Natomiast, jak się zawali jakaś ściana, spłonie jakiś budynek, to w zasadzie może w wiadomościach coś powiedzą, ale tak ogólnie. Nie opotkniemy się o ten problem. I to jest, to jest pewnego rodzaju tragedia, niestety, osób, które no świadomie to robią. Bo o ile ktoś robi to nieświadomie, to jak trafi na, na mnie, na ten odcinek, no to będzie jakoś uświadomione. Natomiast jest też część klientów, tu bym określił to na 5% odpornych na to, żeby w ogóle cokolwiek z tym robić. Czy jest jak jest, jest dobrze? Nie zdykamy. Firma na poziomie obrot przepraszam, zysku 300 milionów nie chce zrobić porządku w papierach, które będzie ich kosztowało nie wiem 50 tysięcy na dużą ilość budynków. Powiedz mi, gdzie tu logika? Wracając jeszcze do pytania: jak inwestor może być oszukany, czy jaki może mieć problemy? E to chciałbym tu poruszyć jeszcze jedną kwestię yy, wprowadzania zmian. Yy, bardzo często yy, wykonawca chce wprowadzić zmiany w projekcie. I w zasadzie nic w tym złego. Natomiast jest jeden mega istotny podpunkt: należy zawsze zgłosić się do projektanta, tego, który wykonywał projekt. Zawsze, nawet jeśli zmiana jest niewielka, by się wydawało. I tu przykład sprzed trzech dni. Yy, tak, z piątku, gdzie klient buduje sobie biuro. No i budując biuro, na budowie wykonawca wprowadził zmiany. Klientowi wydaje się, że one są zupełnie nieistotne, natomiast z jakiegoś powodu, bliżej mi nieznanego, bo akurat nie chciał pytać o zmianę, zapytał się, czy jedna z belek konstrukcyjnych jest w stanie przenieść obciążenie. Po prostu pomyślał, że coś tu nie gra. No i co się okazało? Wykonawca wprowadził zmiany, klient oczywiście te zmiany zaakceptował, natomiast zmiany były takie, że powodowały zupełnie inny układ sił w całym układzie. A to znowuż w najlepszym wypadku prowadziłoby do awarii. Czyli coś by się ugięło, potem byłoby zastanawianie dlaczego, pewnie by coś popękało, no w najgorszym wypadku by się zawaliło. W jeszcze gorszym na pracowników. Na szczęście klient tutaj zapytał, wychwyciliśmy w zasadzie błąd, bo zmiana, który dokonał, teoretycznie nieistotna, belkę po prostu nad oknem, podparł od dołu ścianą nośną. A było zaprojektowana, że to jest tylko i wyłącznie ściana osłonowa, jest pomiędzy podciągami a ścianą dylatacja, w związku z tym te obciążenia nie przenosiły się na ścianę, a co za tym idzie, nie przenosiły się na podciąg poniżej. Natomiast w przypadku wykonawstwa dokładnie przeniesiono obciążenie na belkę, która była wybudowana lata wcześniej, bo to była nadbudowa tego budynku. Um, no i ta belka najpewniej by nie wytrzymała. Zatem tu nie mówimy w zasadzie o takim bezpośrednim, nie wiem, oszustwie. Mówimy raczej o takiej własnej finezji, która nieraz może prowadzić do problemów, i warto zadać pytanie. I tu wróć do. Pytania wcześniejszego, czyli obsługa projektowa po wykonaniu projektu. No bo przecież, jeżeli projektant by nic nie odpowiedział. I w tym miejscu możemy przejść do kolejnego wątku, który de facto będzie rozwinięciem niektórych rzeczy, które powiedziałeś dotychczas. No bo tak jak sam wspomniałeś, jak są pewnego rodzaju wypadki, to one są eksponowane w mediach, natomiast inne może już niekoniecznie. Więc czy inwestor może trafić do więzienia, popełniając karygodne błędy podczas budowy, projektowania? Już wchodzimy w grube rzeczy. <grych> um, tak. Natomiast to musi być coś naprawdę spektakularnego. Chyba hala w Katowicach będzie dobrym przykładem. Z 2006 roku, jeśli dobrze pamiętam. Wtedy jeszcze byłem w gimnazjum, więc tak, wiesz... No, ogólnie ogromna tragedia. Tam... Co, 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 coś mi świta, ale nie pamiętam szczegółów. Ogólnie ta tragedia miała bardzo szeroki wpływ... Um, nie tylko na odpowiedzialność inwestora, ale także na, na zmianę norm. Zmieniły się normy odnośnie obciążeń śniegowych, mimo że, jak sama analiza wskazywała, tam bardziej był problem po prostu bardzo lekkiego podejścia do konstrukcji i do użytkowania budynku. Takiego trochę jak w tych wcześniejszych przykładach, o których rozmawialiśmy. Z moich takich doświadczeń, Miałem taką jedną e, bardzo nieprzyjemną sytuację, gdzie w zasadzie wykonawca e, zawalił prawie budynek. Dosłownie 6 czy 7 kondygnacji. E, wpadł na genialny pomysł, żeby odkopać mu fundamenty bardzo głęboko. No i dopiero, gdy zaczął widzieć przez szczeliny sąsiada, e, zaczął się tym stresować. E, zupełnie e, nie bacząc na projekt, na sztukę budowlaną, po prostu wykonywał pracę. Co więcej, poza wiedzą inwestora, w dużej mierze, najprawdopodobniej. I tu pojawia się również odpowiedzialność inwestora, bo gdyby udowodniono inwestorowi, no to na dobrą sprawę to są zarzuty prokuratorskie. Tutaj akurat wykonawca miał stricte postawione takie zarzuty. Z takich jeszcze dodatkowych historii to też historia na przykład z naszego województwa, gdzie nie tylko, że mógł ktoś trafić do więzienia, tu akurat nikt nie trafił, natomiast nie trafił dlatego, że stracił życie. Też historia podkopania fundamentów. Całą ścianę podkopano szczytową. Do wykopu wszedł oglądać ten, ten podkop kierownik, inspektor i. Inwestor, czyli wszystkie osoby odpowiedzialne za prowadzenie um, budowy. Niestety wszystkie osoby zginęły. Także nie tylko nam grozi więzienie, ale też nieraz śmierć. Jeśli chodzi o więzienie, to jest bardzo spektakularne, spektakularna katastrofa musi się zdarzyć. Natomiast częściej no, nieprzyjemności prowadzenie sprawy przez sąd, grzywny odebranie uprawnień i tak Kolejną historią, którą na pewno warto przytoczyć, to jest um, także to, że um, inwestorowi jako zarządcy obiektu, bo w zasadzie tutaj bardziej jest przedstawiony zarządca, um, grozi odpowiedzialność także karna, także po zakończeniu procesu budowy. To znaczy. Za nieodpowiednie utrzymanie obiektu w użytkowaniu. Był kiedyś taki e, głośny pożar e, w budynku socjalnym, gdzie zarządca razem z osobą przeprowadzającą kontrolę e, no, ogólnie przeprowadziła ją nieprawidłowo. E, I dopuszczono do użytkowania budynku w sposób e, no, karygodny czyli po przewężone drogi ewakuacyjne, materiały palne na tych drogach ewakuacyjnych. No, niestety wydarzył się pożar, zginęło kilka osób, i tam zarządca razem z osobą, która prowadziła tę kontrolę, no, ponieśli odpowiedzialność. Masz na myśli, że trafił do więzienia? Tak jest. O jakich wyrokach mówimy? Przykro mi, nie pamiętam. Przejdźmy zatem do ostatniego wątku, który mamy w tym odcinku, i ten wątek brzmi. Jakie obowiązki ma inwestor po zakończeniu budowy? Po zakończeniu budowy, jeżeli mówimy o inwestorach, którzy, są, którzy prowadzą firmę, to mają obowiązek w zasadzie dla każdego ze swoich obiektów, które posiadają, posiadać książkę obiektu oraz komplet protokołów. Co to znaczy? To jest w zasadzie temat na kolejną rozmowę za 20 minut. Natomiast chodzi o to, aby przynajmniej raz na pół roku lub raz na rok przeprowadzić ogólną kontrolę obiektu, stwierdzić, czy budynek nadaje się do użytkowania, czy są w nim jakieś większe problemy, na przykład jakieś stany awaryjne. I jeżeli tak, to żeby zdążyć przeprowadzić taką kontrolę. Tutaj warto wyróżnić, że dla obiektów większych niż 2000 m2 dachu, wymagany jest taki przegląd raz na pół roku. I zawsze on się odbywa po zimie i przed zimą. Uh, if W takich protokołach osoba z uprawnieniami dokładnie określa stan tego budynku, czy są jakieś rzeczy, które powinniśmy przed zimą wykonać, lub też jeżeli cokolwiek zagraża bezpieczeństwu życia i zdrowia, to również powinien taką informację przekazać inwestorowi. Dodatkowo, oczywiście, w przypadku tych budynków, osoba prowadząca taką kontrolę informuje Inspektorat Nadzoru Budowlanego o przeprowadzeniu kontroli. Jeżeli oczywiście um, pojawiły się tam elementy zagrażające życiu, no to również ma obowiązek poinformować o czymś takim. No. Jeżeli chodzi o kontrolę takie okresowe mniejszych obiektów, to wykonuje się je raz w roku. Zazwyczaj są to protokoły budowlane oraz kominiarskie. Te protokoły wpisuje się do książki obiektu, inwestor je przetrzymuje i one są na przykład potrzebne do tego, aby w razie czego wystąpić do ubezpieczyciela o pokrycie szkody. Jeżeli tych protokołów inwestor nie posiada, no to na dobrą sprawę wszelkie roszczenia odszkodowawcze zostają przez ubezpieczyciela odrzucane. To tak jakbyś w przypadku samochodu nie posiadał ważnego dowodu rejestracyjnego i badań. Kolejnymi z protokołów, które często też występują, są to protokoły elektryczne, które są wykonywane mniej więcej raz na 5 lat, oraz protokoły sanitarne, czyli tutaj dotykamy woda, kanalizacja, centralne ogrzewanie, wentylację. No i tutaj w zależności od mocy kotłowni prowadzi się raz w roku, raz na dwa lata, raz na 5 lat. Jeżeli klient zgłasza się do nas z informacją, że chciałby uzyskać od nas taką usługę, w takim przypadku najpierw zapoznajemy się oczywiście z ilością, z wielkością, z problemami na tych budynkach, i następnie zazwyczaj prosimy o wydzielenie dla nas w biurach inwestora miejsca, nie wiem, szafy, która jest tylko i wyłącznie dla nas, w której to My zaczynamy kompletować cały zestaw dokumentów. Bywa różnie. Na inwestycjach większych, bardzo często te książki są prowadzone. Przy inwestycjach mniejszych, bardzo często są nieprowadzone. I zaczynamy od zera. Bardzo często nie ma dokumentacji początkowej, jakiejś inwentaryzacji, innych rzeczy. I wtedy, krok po kroku, powoli, od najważniejszych budynków, staramy się inwestora wyprowadzić na prosto. Dotarliśmy do końca naszego odcinka, numer dwa. Oczywiście zachęcamy Was, drodzy widzowie, do obejrzenia odcinka numer jeden i do wyczekania odcinka numer 3, bo jednak wiedza zawarta w tych materiałach może zaoszczędzić Wam po prostu mnóstwo pieniędzy i niepotrzebnego stresu. Natomiast dla osób, które chciałyby się z Wami skontaktować a propos być może rozmowy albo współpracy, w jaki sposób mogą to zrobić, gdzie mają się udać, jaki numer telefonu wybrać, jakiego maila wysłać. Najprościej jest wysłać maila na mykkonstrukcje@gmail.com e, lub e, wybrać numer 792 555 930 wewnętrzny 10, e, połączyć się z sekretariatem, zostawić dane e, kontaktowe, tak abym mógł oddzwonić, porozmawiać, doradzić. Ale też dla osób, które korzystają też z innych form kontaktu, wy w mediach społecznościowych również jesteście obecni, prawda? Jak najbardziej więc przez Facebooka można. Można. E, jeszcze po, powiedz naszym widzom, e, którzy nie widzieli pierwszego odcinka, e, pierwszy kontakt, pierwsze spotkanie z wami jest bezpłatne. Oczywiście tak. Okej. Okay. Dobra. Drodzy widzowie, dziękujemy Wam za Wasz czas. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do Dawida bądź jego zespołu, to oczywiście stawiajcie je w komentarzu pod tym filmem. Wszystkie potrzebne linki znajdują się w opisie. A my szykujemy się do nagrania trzeciego odcinka serii eksperskiej z Dawidem Mykiem. Do zobaczenia. Cześć.